Witajcie ponownie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz, w którym pastor Doug świetnie przedstawił spojrzenie na drugi rozdział Księgi Daniela. A teraz przechodzimy do pytań biblijnych. Mamy ich wiele od różnych osób. Marsza, czy możesz je dla nas wyświetlić? Kiedy Chrystus ustanowi swoje królestwo na ziemi? To bardzo dobre pytanie, ponieważ Królestwo Jezusa ma dwa aspekty. Królestwo duchowe, które tak naprawdę istnieje od ogrodu Eden. Kiedy Adam i Ewa ofiarowali baranka i zaakceptowali mającą nadejść ofiarę Syna Bożego, otrzymali przebaczenie na podstawie wiary. Abraham również był częścią tego królestwa. Stało się ono bardziej wyraziste, gdy Jezus przyszedł pierwszy raz i powiedział: przybliżyło się Królestwo Niebios. Głosił to przesłanie podobnie jak Jan Chrzciciel, mając na myśli, że Królestwo Duchowe jest w ich zasięgu. Drugi aspekt to Królestwo Literalne, w którym Jezus stworzy nowe niebo i nową ziemię, do którego lud Boży zostanie zabrany i gdzie zamieszka w przygotowanych dla Niego domach. To nowe Jeruzalem, pojawiające się po milenium. Mamy zatem dwie fazy rzeczywistości w Królestwie. Stajemy się Jego obywatelami teraz, gdy przyjmujemy Jezusa, ale w tym życiu nadal panuje wojna. Mamy przed sobą prezentację, która w całości będzie poświęcona tysiącleciu, czyli milenium. Więc zostańcie z nami. Następne pytanie. Jakiego rodzaju ciała ludzie będą mieć w Bożym Nowym Królestwie? I znów będziemy mieć wykład, który będzie szczegółowo omawiał to, co Apokalipsa mówi na temat zmartwychwstania i życia wiecznego. Nie jesteśmy duchami. Czasami ludzie myślą: nie jestem pewien, czy chcę iść do nieba i być nagim, grubym cherubinkiem na obłoku, który brzdąka na harfie. No nie będzie tak wyglądać. W liście do Filipian Jezus mówi, że otrzymamy ciała podobne do Jego chwalebnego ciała. Po zmartwychwstaniu, kiedy ukazał się uczniom w górnej izbie, powiedział: dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Dodał również: jestem głodny, macie tu coś do jedzenia? Faktem jest, że dwa lub trzy razy, gdy ukazał się uczniom, jadł razem z nimi. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, mieli oni prawdziwe ciało. W stworzonym na nowo świecie otrzymamy nowe ciała z całym aspektem duchowym, który utraciliśmy z powodu grzechu. Widzimy przed nami jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do pytań zamieszczonych na Facebooku. Jaką rolę w decydowaniu, kto zostanie zbawiony, odgrywa wolna wola? Bardzo dobre pytanie, ponieważ przez ostatnie 2000 lat stanowi to wśród chrześcijan przedmiot wielkiej debaty. Temat najwyższej mocy Boga i wolnej woli. Nie ma wątpliwości, że Bóg ma władzę, ale prawdą jest również, że On daje ludziom wybór i że jesteśmy zbawieni przez Jego łaskę. Bóg jasno mówi, że Jego opatrzność interweniuje w naszym życiu. Tak jak w przypadku apostoła Pawła czy Łotra na krzyżu. Ale to my dokonujemy wyborów. Dlatego Jozue powiedział: wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć. A Chrystus stwierdził: ktokolwiek chce, On daje nam wolną wolę. Możemy wybierać. Bóg wie, co ludzie wybiorą, ponieważ On wie wszystko. Ale to, że wie, nie oznacza, że odbiera im możliwość wyboru. Dlatego ważne jest, abyśmy głosili Ewangelię. Niektórzy ludzie mówią: Bóg i tak wie, kogo uratuje, więc jeśli nie mam wyboru, po prostu poczekam i zobaczę, co się wydarzy. Musisz dokonać wyboru i przyjść do Niego. Mamy pytanie, które koresponduje z poprzednim wykładem. Czy drugie przyjście Chrystusa i pochwycenie jest tym samym wydarzeniem? Tak. Kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, przyszedł jako ofiara za nas, jako baranek, cicho i potulnie. Jednak wielu przywódców żydowskich, a nawet apostołów, myślało, że On już wtedy przyjdzie jako zwycięski król, ponieważ Biblia zawiera proroctwa, które zapowiadają Jego przyjście w taki sposób. Dotyczy to jednak drugiego przyjścia. Przyszedł więc jako baranek, ale oni pomieszali trochę baranka i lwa. Teraz Jezus przyjdzie jako lew, a wielu ludzi myśli, że Jego przyjście będzie ciche i sekretne. W
W 4 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan czytamy: gdyż sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną najpierw, potem my, żywi, którzy pozostaniemy, razem z nimi zostaniemy porwani. To właśnie jest pochwycenie. Kiedy Jezus powróci przy dźwięku trąby, donośnie, z grzmotem, zostaniemy porwani w powietrze na spotkanie Pana. Zostaniemy przemienieni i otrzymamy chwalebne ciała. To jest pochwycenie mające miejsce po wielkim ucisku. Mamy pytanie od Paula, 9-latka z Meksyku. Bóg, Jezus i Duch Święty to trzy osoby czy jedna? Jestem zdezorientowany. Nie czuj się z tym źle. Wielu ludzi boryka się z tym problemem. Myślę, że Biblia wyraźnie mówi, że w tym, co nazywamy Bogiem, istnieją trzy odrębne osoby. Niektórzy mogą być zdezorientowani, ponieważ Jezus i Mojżesz mówią: słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Dla Hebrajczyków jeden nie oznacza ilości liczbowej. Biblia mówi, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i stają się jednym. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Jezus modlił się za apostołów: Ojcze, aby byli jedno. Wiemy, że po tym jak Judasz został zastąpiony, apostołów było 12. To oznacza, że Jezus jest oddzielony, ojciec jest oddzielny, ale są jednym. Podczas chrztu Jezusa widzimy Boga Ojca mówiącego: to jest mój Syn, a następnie Duch Święty zstępuje jako gołębica. Wierzymy więc, że w tym, co nazywamy Bogiem, są trzy różne osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Doskonale zjednoczeni, ale są to trzy odrębne osoby z trzema odrębnymi zadaniami do wykonania. Jeśli dobrze pamiętam, w języku hebrajskim występują różne słowa, które tłumaczy się jako jeden. W języku hebrajskim to słowo może mieć formę liczby pojedynczej, ale także liczby mnogiej. Więc jak powiedziałeś, jeden może oznaczać jedność, zjednoczenie w jednym celu, niekoniecznie liczbę. Dobra uwaga. W Księdze Rodzaju, w opisie stworzenia, użyta została liczba mnoga w formie Bóg. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Podobnie jest w rozdziale 11. Stąp więc i pomieszajmy tam ich język. W całej Biblii, od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy, można zobaczyć trzy osoby boskie. Ktoś pyta, dlaczego w Apokalipsie rzeczy występują trójkami? No tak, trójki. Myślę, że w tym momencie możemy poświęcić chwilę na rozmowę o liczbach w Biblii. Być może się powtarzamy, ale mam nadzieję, że wybaczycie nam tę powtórkę. Są pewne liczby, które mają duże znaczenie. W Apokalipsie dość często pojawia się liczba 12 i jest to liczba dla Kościoła. W przywództwie Kościoła mamy 12 apostołów, 12 sędziów, 12 plemion. Kościół mieszka w mieście, które mierzy 12 tysięcy stadiów, 12 bram i w którym rośnie drzewo życia, wydające 12 rodzajów owoców 12 razy w roku, czyli w sumie 144. Dwunastka odnosi się do Kościoła. Siódemka reprezentuje Bożą doskonałość. W Apokalipsie, pomóż mi pastorze Ross, mamy 7 trąb, 7 kościołów, 7 plag, 7 pieczęci, 7 oczu, 7 rogów. Chyba o czymś zapomniałem. 7 grzmotów. Bardzo wiele siódemek. A potem mamy trójki. Trzy to liczba, która wskazuje na Boga. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Jednak nie za każdym razem trzy oznacza Boga. Mamy na przykład fałszywą trójcę, bestię, smoka i fałszywego proroka. Kiedy nadejdzie sąd, miasto zostanie podzielone na trzy części. Trójka przewija się więc przez całą Księgę Apokalipsy. W jednym z wykładów porozmawiamy o liczbie 666 i innych liczbach. Liczba 2 w Biblii również ma znaczenie. Na przykład mamy dwóch świadków w 11 rozdziale Księgi Apokalipsy. Jest też liczba 4, która reprezentuje 4 strony świata i pojawia się w tym kontekście w 7 rozdziale Apokalipsy, gdy Jan mówi o aniołach trzymających 4 rogi ziemi. 2 oznacza także Słowo Boże, które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. 10 przykazań znajduje się na 2 kamiennych tablicach. Dalej jest mowa o 2 lub 3 świadkach. 5 wiąże się z nauczaniem, ale do tego wszystkiego dojdziemy później. Moglibyśmy mówić o liczbach przez cały wieczór. Skąd możemy wiedzieć, czy sen jest ważny lub ma znaczenie?
Dobre pytanie. Ludzie często dzwonią do mnie i pytają, pastorze Doug, miałem sen, czy możesz wyjaśnić mi, co on oznacza? Powiem wam, przyjaciele, że nie przypominam sobie, żebym został obdarzony darem interpretacji snów. Myślę, że czasami Bóg przemawia do ludzi przez sny i uważam, że jeśli sen pochodzi od Niego, to jest on bardzo żywy, bardzo wyraźny i bardzo realny. Myślę, że Bóg pośle kogoś, kto wyjaśni ci ten sen, albo da ci jego zrozumienie. Czasami Bóg daje sen, który jest przerażający, jest ostrzeżeniem i wtedy wiemy, że On przemówił do nas we śnie. Znam kilka osób, którym śniło się, że Jezus przyszedł powtórnie, a oni byli zgubieni. Kiedy się obudzili, byli wdzięczni, że to był tylko sen i mają szansę na poprawę. Gdy rzuciłem palenie, przez długi czas byłem kuszony, aby do tego wrócić. Był trudny czas. Śniło mi się, że zacząłem palić i było mi tak bardzo wstyd, że kiedy się obudziłem, cieszyłem się, że to tylko sen. Nigdy więcej nie paliłem. Bóg pokazał mi więc, nie chcesz tego robić. Pomyśl o wstydzie, jaki będziesz odczuwał. Sny mogą być bardzo osobiste. Jeśli Bóg da ci sen, da ci również jego wyjaśnienie albo pośle do ciebie kogoś z wyjaśnieniem. Mamy kolejne pytanie. Pastorze Doug, a co z ludźmi, którzy zmagają się z chorobami psychicznymi? Jaki ma to wpływ na ich zbawienie? Bóg jest dobry. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Jeśli wiele rozumiemy, powinniśmy być za to odpowiedzialni. Ludzie młodzi lub upośledzeni po prostu nie potrafią zrozumieć kwestii dobra i zła, ani tego, co leży tutaj na szali. Bóg jest bardzo miłosierny i dlatego nie sądzę, abyśmy musieli martwić się o to, że będzie osądzał ludzi w ten sposób. Znam kilku dobrych chrześcijan w podeszłym wieku, zmagających się z demencją, i jest to wyraźny fizyczny problem mózgu wpływający na ich zachowanie, które może się zmieniać. Mózg nie jest już w stanie kontrolować racjonalnego postępowania. Jest ono kontrolowane przez niższe instynkty. Bóg to wie i będzie ich osądzał na podstawie całego ich życia. Nie musimy się martwić. Bóg jest miłosierny. Mamy jeszcze kilka pytań dotyczących Apokalipsy. Czy możesz powiedzieć więcej na temat dwóch świadków z 11 rozdziału Apokalipsy? Tak. Nie mamy jednego studium w całości poświęconego tej kwestii. To bardzo ważne. Niektórzy ludzie wierzą, że dwaj świadkowie to Mojżesz i Eliasz. W pewnym sensie tak jest. W ostatnim rozdziale Księgi Malachiasza, czyli ostatniego proroka Starego Testamentu, czytamy: pamiętajcie o prawie mego sługi Mojżesza. Oto ja poślę wam proroka Eliasza. Reprezentują oni Słowo Boże. Mojżesz to prawo, Eliasz to proroctwo. Ukazują się Jezusowi na Górze Przemienienia w Ewangelii Marka 9. W odniesieniu do dwóch świadków w Apokalipsie 11 jest napisane, że mają oni moc zsyłania plag i zamykania niebios, aby nie padał deszcz. Mojżesz i Eliasz zsyłali ogień. Ogień zstąpił na nich obydwu. Były też plagi. Eliasz modlił się i nie padało, potem modlił się ponownie i spadł deszcz. W ich nauczaniu przejawia się więc moc Słowa Bożego. Czytamy, że tych dwóch świadków zostało zabitych, a ich ciała leżą na ulicy. Ludzie myślą, że Mojżesz i Eliasz powrócą na ziemię, zostaną zabici i będą leżeć na ulicy. Nie, oni mają chwalebne ciała, są teraz w niebie i nie umrą ponownie. Chodzi tutaj o to, że w dniach ostatecznych ludzie reprezentujący Słowo Boże będą atakowani. Wielu uczonych, wierzących w historyczną interpretację proroctw, interpretuje Apokalipsę 11 jako zapowiedź narodzin ateizmu, kiedy pierwszy naród oficjalnie ogłosił, że nie ma Boga. Biblie, czyli Słowo Boże, były palone na ulicach. Przez 3,5 roku Słowo Boże było zakazane. Czytamy, że ich ciała będą leżeć na ulicy przez 3,5 dnia. W proroctwach dzień oznacza rok. To duży skrót tej kwestii. Mógłbym powiedzieć więcej, ale chyba nie mamy czasu. Kolejne pytanie na temat Apokalipsy. Czym są zwierzęta z 4 rozdziału Apokalipsy? Chodzi o 4 żywe stworzenia otaczające tron Boży. Pojawiają się one również w 1 rozdziale Księgi Ezechiela. Pamiętam, jak mówiłem, że w Apokalipsie także możemy je znaleźć. Ta księga jest jakby odbiciem Starego Testamentu. Mamy tam lwa, orła, ciele i człowieka. Patrzę na pastora Rossa i upewniam się, że nie popełniam błędu. One mają twarze. Należy pamiętać, że Apokalipsa jest pełna symboli. Nie oznacza to, że Bóg w niebie jest otoczony zwierzętami. Każda z tych istot ma znaczenie symboliczne. Orzeł symbolizuje wizję, moc latania wyżej od innych, wyostrzony wzrok.
Ciele było składane w ofierze, jest także symbolem siły i służby. Człowiek, stworzony na obraz Boży. Lew, jedno z najbardziej majestatycznych zwierząt, wskazujące w Biblii na Chrystusa. Interesująca jest kolejność tych zwierząt w czwartym rozdziale Apokalipsy. Najpierw mamy lwa, w którym widzimy inkarnowanego Chrystusa, króla wszystkich królów, mieszkającego w niebie. Dalej mamy ciele, które wskazuje na to, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, poświęcił za nas swoje życie. Trzecie stworzenie posiada twarz ludzką i niektórzy dostrzegają w tym symbol zmartwychwstałego Chrystusa, pełniącego służbę arcykapłańską w niebie. Czwarte zwierzę, orzeł, symbolizuje Chrystusa powracającego jako Pan Panów i Król Królów i dokonującego sądu nad grzesznikami. Wygląda więc na to, że te cztery stworzenia przedstawiają cały plan zbawienia. Apokalipsa jest wypełniona symbolami i odkrywaniem ich znaczenia. Słyszałem, jak pewna osoba powiedziała, że mamy cztery Ewangelie, a czwórka daje nam wieczną perspektywę. Wspominaliśmy o czterech aniołach, czterech kierunkach, które wskazują na uniwersalność oraz Boże panowanie na całym świecie. Mateusz przedstawia Jezusa pod postacią lwa, króla. Marek wskazuje na niego jako najszybszą drogę do zbawienia, orła. Łukasz, będący medykiem, przedstawia jego ludzką twarz, człowieczeństwo. Natomiast Jan ukazuje Jezusa jako baranka, ofiarę. Widać w tym pełną Ewangelię. Następne pytanie. Jak długo będzie trwał czas ucisku? Dobre pytanie. Większość kościołów chrześcijańskich zgadza się z tym, że będzie miał miejsce wielki ucisk. Jezus mówił o tym w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale Ewangelii Marka i w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza. W Księdze Daniela 12 czytamy, w tym czasie powstanie wielki książę Michał, a będzie to czas ucisku, jakiego nie było. Akurat to mnie nie martwi, ale przejmuję się tym, aby pozostać wiernym. Nigdzie nie znajdziesz wersetu mówiącego, że będzie to trwać przez 7 lat, ale ludzie zawsze mówią o 7 latach udręki. To możliwe, nie wiem, chociaż wątpię w tak długi czas ucisku. Tak naprawdę mamy dwa czasy ucisku. Pierwszy jest czymś w rodzaju okresu wstępnego, w czasie którego lud Boży głosi Ewangelię. Jego prawa zostaną ograniczone, nie będzie można kupować ani sprzedawać. Kiedy wydany zostanie dekret śmierci, rozpocznie się ostateczny wielki ucisk. Wtedy spadnie 7 plag i nie sądzę, żeby trwało to aż 7 lat ze względu na ich intensywność. Woda zamienia się w krew, więc nie ma nic do picia. Podobne do tych plagi egipskie trwały kilka miesięcy, może tygodni. 7 plag ostatecznych to prawdopodobnie kwestia tygodni, aż spełnią swoje zadanie. Ale mały czas ucisku może trwać kilka lat, dzięki czemu ludzie będą mieli szansę usłyszeć Ewangelię i przyłączyć się do Kościoła. Niektórzy się zniechęcą, stracą wiarę i odpadną od Kościoła. To może trwać kilka lat. Nie wiemy. Apokalipsa mówi, że sąd czy plagi spadną na Babilon w ciągu jednego dnia. Wiemy, że jeden proroczy dzień to jeden rok, dlatego niektórzy myślą, że to wszystko stanie się w przeciągu roku. Czy wiemy, jak wyglądał Jezus podczas pobytu na ziemi? Tak, wyglądał bardzo zwyczajnie. A mówię tak dlatego, że nawet gdy chcieli go aresztować, pytali Judasza, który to Jezus. Chrystus wtapiał się w tłum. Niezauważony udał się na święto. Czasami ludzie podnosili kamienie, żeby go ukamienować, a on znikał w tłumie. Nie wyróżniał się wspaniałymi szatami, jak czasami przedstawia się go na obrazach. Biblia mówi, nie był to wygląd, który by się nam podobał. Wiemy, że miał brodę, ponieważ czytamy, że szarpano go za nią. Nie wiemy, jakiego koloru były jego włosy. Najwyraźniej wyglądał jak Galilejczyk, typowy Żyd tamtych czasów. Podobny do swoich naśladowców. Następna osoba pyta, czy wchodzimy właśnie w czas ucisku. Myślę, że wszyscy zadajemy sobie to pytanie. Moim zdaniem będzie jeszcze trudniej, ale wydaje mi się, że tak. Bardzo zaniepokoiło mnie to, jak szybko ograniczono nasze prawa.
Nikt z nas nie chce powiedzieć, że te działania nie były uzasadnione. Nikt nie chce przyczyniać się do nasilenia się pandemii poprzez bycie jednoosobowym wirusem, który mówi, chce być wolny, więc pozarażam wszystkich dookoła. Jednak ta kwestia jest przedstawiana w taki sposób, że ludzie mówią, zgadzam się na ograniczenie pewnych praw, a to zawsze jest powód do zmartwienia. Jeden z amerykańskich prezydentów, Benjamin Franklin, powiedział, gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego. To jest jedna z moich obaw. Dla niektórych ludzi było to bardzo ciężkie doświadczenie. Byłem zszokowany, gdy w Ameryce Północnej zabrakło papieru toaletowego. Nie chodziło ściśle o papier, ale o panikę. Ludzie zwijali z półek wszystko, co było. Spaghetti, ryż i papier toaletowy. Tak naprawdę niczego nie brakowało. Nadal produkuje się papier toaletowy, uprawia ryż i wszystko jest dostępne. Ale ludzie wpadli w panikę i ogołocili półki sklepowe. Co się stało? A co, jeśli, broń Boże, zabraknie paliwa i ciężarówki nie będą w stanie dostarczyć zaopatrzenia do niektórych z miast, w których doszło do zamieszek? To tworzy wielki niepokój i wtedy powiedziałem, wow, jak szybko wszystko może się potoczyć. Więc myślę, że to doskonały czas, aby pogodzić się z Bogiem, ponieważ nie wiemy, ile czasu nam pozostało. Jeszcze raz chcemy podziękować tym, którzy dołączają do naszego studium z różnych miejsc świata. Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład. Niech Bóg Was błogosławi.